piątek 15 grudnia. Witam Was, drodzy, serdecznie i pozdrawiam z Ustronia. A dzisiaj towarzyszy nam Słowo Boże z Psalmu 107 i z 28 rozdziału Dziejów Apostolskich. W psalmie czytamy: Ci, którzy na statkach płynęli po morzu, widzieli dzieła Pana i cuda Jego na głębinach. Niechaj wysławiają Pana za łaskę Jego i za cuda Jego dla synów ludzkich. A święty Łukasz relacjonuje: Gdy wyszliśmy cało, dowiedzieliśmy się wtedy, że wyspa ta nazywa się Malta. Tubylcy zaś okazali nam niezwykłą życzliwość, rozpaliwszy bowiem ognisko, zajęli się nami wszystkimi. Dobry Boże, w tym roku znowu dałeś nam przeżyć kilka cudów i zachowałeś nas, kiedy byliśmy w drodze. Dziękujemy Ci przede wszystkim za ludzi, którzy w cudowny sposób nam sprzyjali. Kiedy czytamy to Boże Słowo i tę modlitwę, kiedy zastanowimy się przez chwilę, także i my przyznamy, patrząc wstecz na ten powoli kończący się rok, że i my spotkaliśmy, tak jak apostoł Paweł, życzliwych, dobrych ludzi, którzy zajęli się nami, którzy nas wspierali, którzy byli blisko, którzy może niekoniecznie coś mówili czy robili, ale mieliśmy świadomość tego, że oni są. Czy my tacy byliśmy dla innych? No to każda i każdy z nas musi już odpowiedzieć sobie sam. Może jest to wyzwanie na przyszły rok, żeby było lepiej, żeby było więcej. Ale w tym mijającym roku dostrzegaliśmy też Boże cuda, Boże działanie w naszym życiu. Także i my za psalmistą chcemy wysławiać Pana za łaskę Jego i cuda Jego dla synów ludzkich. Za te cuda, których my doznaliśmy w naszym życiu, których my doświadczyliśmy. Niechaj te impulsy nam dzisiaj towarzyszą, czyli docenianie dobrych, życzliwych ludzi, bycie dla innych dobrym, życzliwym człowiekiem, a w szerszym kontekście docenianie wszelkich przejawów Bożego działania w naszym życiu, żebyśmy zawsze pamiętali o wdzięczności, żebyśmy zawsze pamiętali o dziękowaniu dobremu Bogu za ludzi i za wszystkie inne przejawy Jego działania. Niechaj ta myśl towarzyszy nam nie tylko przez cały ten dzień, ale także przez kolejne dni, które przed nami i przez cały przyszły rok, do którego zmierzamy. Zostańcie z Bogiem, dobrego, radosnego, błogosławionego dnia, pełnego docenienia i dziękczynienia za Boże działanie w nas i przez nas.